W 79 roku po moim kontakcie z kulturą akademicką zetknąłem się w klubie Kwadraty na Ligocie z zespołem muzycznym, który tam funkcjonował, jazz-rockowym, rockowym, o charakterze bluesowym również. Skontaktowałem się z nimi poprzez gitarzystę, który razem ze mną chodził na ten sam wydział. Zaprosił mnie na którąś z tych prób. No i na tyle spodobało mi się to, co oni robią, że zaproponowałem organizację imprez, koncertów dla zespołu Kwadrat właśnie. W 80 roku braliśmy udział w Jarocinie i potrzebowaliśmy agencji artystycznej, która by w sposób księgowy przeprowadzała po pierwsze zlecenia koncertowe, ponieważ coraz częściej domy kultury zwracały się do nas o występy. Staliśmy się troszeczkę popularni poprzez utwór Polowania na Leśniczego, był puszczany w telewizji, w radiu. Stąd zapotrzebowanie na agencję, która by się nami mogła zaopiekować w sposób taki artystyczny, ale dosłownie artystyczny, nie wnikający w strukturę twórczości. I w ten sposób dowiedzieliśmy się o Śląskim Jazz Clubie. Nie o estradzie, nie o żadnym stowarzyszeniu muzycznym w innych regionach Polski, tylko o Śląskim Jazz Clubie. Wtedy bardzo prężnie takie imprezy plenerowe, masowe organizował Duniek Majewski. Spotkałem się z nim. Bardzo entuzjastycznie nas przyjął. Od razu wydał nam pierwszy plakat, taką co prawda taśmę z nadrukiem, no ale to wtedy również było dużym osiągnięciem, więc pierwszy taki prawdziwy kontakt zawodowy właśnie zrodził się w ten sposób, że szukaliśmy opiekuna artystyczno-ekonomicznego, tak bym powiedział. I pierwsze tournée i pierwsze wywiady zagraniczne, które żeśmy zrealizowali, to przy okazji właśnie kontaktów ze Śląskim Jazz Clubem. To jeden z elementów, który pomógł nam wkroczyć, że tak powiem, na szerszą arenę. Dopiero potem, za parę lat, pojawił się Pagard, ale to w naszej historii oczywiście, bo Pagard istniał, ale w naszej historii. Ale ten pierwszy kontakt wyjazdów zagranicznych, no to był przez kontakt ze Śląskim Jazz Clubem. Podobnie z radiem, podobnie z telewizją, programy, które były realizowane. No, po pierwsze, łatwiej było telewizji, która już współpracowała ze Śląskim Jazz Clubem, wtedy w taki sposób, no już powiem, zawodowy. Łatwiej było nawiązać kontakt i jak gdyby gwarancja jakości proponowana przez Śląski Jazz Club, jakości tej artystycznej, odpowiadała. Czyli jeżeli Śląski Jazz Club gwarantuje, że Kwadrat jest dobrym zespołem, to nie trzeba było rekomendacji innych, to wystarczało, żeby zrealizować program w Telewizji Polskiej lub wejść do studia i realizować nagrania w rozgłośni radiowej Katowice. Jeżdżąc po trasach, realizując tam określoną ilość koncertów, nawet do 90 rocznie, co i dzisiaj jest osiągnięciem, z muzyką instrumentalną, jeżdżąc przede wszystkim po terenie całej Polski, odczuliśmy potrzebę naszych widzów, że szczególnie tych, którzy drugi, trzeci raz już przychodzili w tym krótkim czasie, 2-3 lat na nasze koncerty, żebyście coś urozmaicili, żebyście wprowadzili jakiś element wokalno-instrumentalny, który by nas troszeczkę zaciekawił, a nie tylko wirtuozeria instrumentalna, prawda? No więc z grona muzyków śląskich zwróciliśmy się do Irka Dudka, który wtedy był postrzegany jako harmonijka, ustna, wokalista bluesowy. Zaprosiliśmy Irka, zgodził się i on miał w naszym koncercie 40-minutowy blok. No i w związku z tym jedna trasa, druga trasa, trzecia trasa, zaczęliśmy się jakoś tak przyjaźnić i zaczęliśmy artystycznie snuć jakieś tam plany, jak to w hotelach wieczorem po koncercie bywa. No i
Irek mówi, słuchajcie, a jakbyśmy tak wymyślili bluesa, festiwal bluesowy w Polsce, pierwszy. Były różne przymiarki, były fragmenty, tam nawet pani Rodowicz śpiewała bluesa w pewnym okresie. Ten blues stawał się jakąś alternatywą modną, być może dlatego, że to muzyka ludzi uciśnionych i tak dalej, lata 80., to wiadomo co było, stan wojenny. No i dobrze, Irek mówi o tym festiwalu. No z racji tej, że ja miałem już pewne doświadczenie takie praktyczne, miałem bazę kontaktów, miałem agencję artystyczną, Śląski Jazz Club, reprezentowałem jakąś strukturę artystyczną, zatwierdzoną, zakorzenioną na rynku polskim. Poszedłem z tym pomysłem do pani Alicji Gienstl, ona wtedy była dyrektorem artystycznym Spotka. Czy przystałaby na współfinansowanie, na współryzyko przy takim pierwszym festiwalu bluesowym? To znaczy ten pierwszy festiwal odbywał się tak troszeczkę na partyzanckich warunkach, ponieważ nie było jak gdyby gwarancji finansowej na pokrycie ewentualnych strat. Były instytucje, które miały możliwości organizacyjno-techniczne, ale nie było puli pieniędzy, że jakby się wszystko nie udało, to ktoś za to musi zapłacić. Więc poszło na pełne ryzyko, bym powiedział. Tam w dużej mierze zaangażował się AKANT, to środowisko studenckie, w dużej mierze Jazz Club. No i przy drugim festiwalu również Spodek. Pierwszy festiwal odbywał się w małych salach i w klubach. I drugi festiwal, w którym my akurat żeśmy nie uczestniczyli, został zorganizowany przez Spodek, a potem ja ponownie przejąłem organizację festiwalu trzeciego i czwartego i wtedy to już był Spodek. No i potem ta organizacja Rawy Blues, która funkcjonuje do dzisiaj, pomogła w kontaktach przy realizacji Metalmanii. Ponieważ była potrzeba na nowe formy festiwalowe, wkroczyliśmy w nowy nurt muzyki również, który się rodził na terenie Polski, w Metalmanie. I już mając te kontakty z organizacji Rawy Blues, powołaliśmy do życia w 1985 roku Metalmanię. Pierwszą Metalmanię właściwie organizowaliśmy jako Śląski Jazz Club z ludźmi ze środowiska metalowego, ponieważ Tomek Dziubiński był menadżerem właśnie tego środowiska metalowego, to on był zaproszony przez, znaczy organizatorem był Śląski Jazz Club i Spodek, i zaprosiliśmy do grona współorganizatorów pasjonatów muzyki metalowej. W pierwszej edycji w 1985 Tomek Dziubiński był zaproszonym gościem do grona organizatorów. W drugiej edycji, w 1986, został zaproszony już jako współorganizator. Już wtedy był członkiem Jazz Clubu. I już z ramienia Jazz Clubu wspólnie żeśmy występowali przed Pagartem i przed Spodkiem. Wcześniej Spodek sprowadzał gwiazdy zagraniczne, a potem Śląski Jazz Club przejął też część tej roli i sprowadzał poprzez Pagart gwiazdy z zachodu. Wspólnie z Spodkiem Śląski Jazz Club występował do wydziału skomplikowanie się ten wydział nazywa, w tej chwili sobie nie przypomnę, ale w każdym razie skrótowo mówiliśmy cenzury, z prośbą o zaakceptowanie programu.
Początkowo było to o tyle utrudnione, że trzeba było teksty przedstawiać, więc te teksty żeśmy przedstawiali, piosenek wykonywanych. Jeśli chodzi o importowane grupy, to tutaj już cenzor nie był taki skrupulatny, ponieważ oni śpiewali w obcym języku, nie radzieckim, no więc nie rosyjskim, to było dopuszczone. No i pierwsza Metalmania była dosyć kłopotliwa, przyznam, i pod tym względem właśnie pokonania tych wszystkich barier cenzuralnych, ale kolejne to już było coraz lżej. Kwadrat zakończył swoją działalność. Ja w pełen przemyśleń twórczych chciałem stworzyć miejsce dla tego środowiska poza środowiska rockowo-bluesowego z elementami jazzu, poza siedzibą Śląskiego Jazz Klubu, czyli poza Gliwicami. Mając tą organizację za sobą w postaci Śląskiego Jazz Klubu, ja wtedy już byłem w zarządzie, postanowiłem zrobić jak gdyby filię Śląskiego Jazz Klubu na terenie Śląska, ale filię z takim praktycznym przedsięwzięciem pod tytułem miejsce prób, koncertów, promocji samej instytucji Śląskiego Jazz Klubu na terenie już ściśle śląskiego, czyli Katowic, Chorzowa, tego centrum województwa. No i stąd przyszedłem z takim pomysłem do zarządu, no ponieważ byłem członkiem zarządu, to było to ułatwione, żeby powołać Dom Pracy Twórczej na zasadzie samofinansowania na terenie właśnie aglomeracji tej śląskiej. No Gliwice też są w aglomeracji, ale tak jak mówię, odległość jest na tyle znaczna, że bardziej optowałem za tym, żeby to było gdzieś w okolicach Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Miałkowic, żeby stworzyć takie miejsce środowiskowe, gdzie ci muzycy będą po prostu mogli bez skrępowania przebywać. Ja początkowo szukałem właśnie wśród obiektów poprzemysłowych. To były tereny kopalniane, teraz tych obiektów jest trochę mniej na terenie parku, bo zostały wyburzone, ale było parę. Między innymi taka zaraz przy Stadionie Śląskim jest wentylatorownia i to było pierwsze miejsce, gdzie zwracałem na to uwagę i właśnie z tą wentylatorownią jako pomysłem na miejsce pracy twórczej, na siedzibę Śląskiego Jazz Klubu, na agendę taką Śląskiego Jazz Klubu w postaci Domu Pracy Twórczej, zwróciliśmy się jako już Śląski Jazz Klub do dyrekcji parku. I tam bardzo przychylnie ustosunkowany pan Mieczysław Chojka, Mieczysław i Mieczysław, u nas był też Mieczysław osiadły, a tam był Mieczysław Chojka. Może to zbieg okoliczności, że dwa imiona, dwóch prezesów, tam dyrektora parku, tu naszego prezesa, spowodowały, że od razu nawiązaliśmy jakąś nić porozumienia. Park bardzo otwarty na to przystąpił. Początkowo zrobiliśmy podział kosztów taki, że park naliczał nam ryczałt za wodę, energię elektryczną i czynsz, bo nie mógł nam po prostu darować za darmo własności no, państwowej, bo to w ten sposób należałoby interpretować, a my w zamian za to realizowaliśmy koncerty na terenie parku w okresie letnim, czyli od maja do września. Zapełnialiśmy różne miejsca, tutaj doskonałym przykładem może być Józek Skrzek. To dzięki właśnie tej inicjatywie Józek Skrzek zagościł w Planetarium Śląskim, nagrał tam płytę, chyba z dwie. Zagościł w zoo w Dolinie Dinozaurów, bo myśmy wyszukiwali miejsca, gdzie można było zrealizować ciekawy koncert. No i to owocowało w obie strony. Współpraca była otwarta, czyli jak powiedzieliśmy, no realizujemy w zoo, w Dolinie Dinozaurów recital przez całe dwie niedziele po kolei, od rana do wieczora w blokach po 30 minut. No to wtedy to było trochę szokujące. To jak to, gdzie tak, na trawie pod brzuchem dinozaura Józek Skrzek będzie grał? No tak, no będzie grał.